Nie bądź obojętny na terror. Marian Turski, propagujący w przestrzeni publicznej tak zwane 11 przykazanie, nie bądź obojętny, na kampusie Polska przyszłości mówił: często pamięć może terroryzować człowieka, a nie wolno ulegać terrorowi pamięci. Nie można być obojętnym na takie przykazanie, traktujące tych, którzy pamiętają, jak terrorystów. Chyba nie bez przyczyny Turski głosi takie słowa, skoro wielu pamięta o jego postawie propagandysty instalowanego w Polsce systemu komunistycznego. Niektórzy podważają 11 przykazanie, którego propagowanie zdobyło mu status autorytetu moralnego i kandydata do Nagrody Nobla. Stał się nawet mentorem moralnym Franka Vetulaniego, terroryzowanego sądownie tylko za to, że nie jest obojętny na pamięć o żołnierzach wyklętych, zwanych przez niego przeklętymi bandytami, i o Janie Pawle II, zwanym przez niego bestią z Walowic. Marian Turski, jako przeciwnik mowy nienawiści, jakoś milczy o ekscesach swojego wielbiciela, który przed sądem powoływał się na jego wzory postępowania. Niektórzy, jak Jakub Maciejewski, pamiętają i wypominają mu z pozycji terrorysty spotkanie z sekretarką Lenina z okazji stulecia urodzin wodza ludzkości i przekaz dla polskiego czytelnika: widzisz, Lenin to geniusz i człowiek. Geniuszem trzeba się urodzić, człowiekiem każdy może zostać. Marian Turski nie ulega takiemu terrorowi pamięci, takiej mowie nienawiści. Aby zmniejszyć zło, na które podobno nie jest obojętny i do tego obliguje innych, taką pamięć i taki język trzeba usunąć z przestrzeni publicznej, aby rzetelnie, prawdziwie uczyć młodych Polaków historii. Za historyczny błąd uważa wzniecenie nienawiści do Niemców przez poprzednią władzę. Ten błąd nowa władza stara się naprawić, dopuszczając do szkół, 8 klasa, nowy niemiecko-polski podręcznik Europa, nasza historia. W niemałym stopniu jest on obojętny na niemiecki terror w okupowanej Polsce i gigantyczne straty wojenne, aby nie wzbudzić nienawiści między ofiarami i katami i zrezygnować z reparacji wojennych. Czy można być na to obojętnym? Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 4 września 2024 roku. Autor Józef Wieczorek. Najnowsza książka autora, 11 przykazanie, jest dostępna w sklepie Gazety Polskiej na www.sklepgazetapolska.pl. Życzę refleksyjnej lektury.